Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. No to jedziemy. Dzień dobry, a właściwie już prawie dobry wieczór, bo się ściemnia tak wcześnie. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu. Grzegorz Modlibowski, ENA i Warszawa. Zapraszam na kurs Cywilizacje, Kultury, Motywacje. Dzisiaj będę mówił o teorii cywilizacji profesora Feliksa Konecznego, czyli od tej teorii, od której można powiedzieć wszystko się zaczęło, biorąc pod uwagę późniejsze odkrycia polskich cybernetyków. W moim wykładzie chciałem się skupić na takim telegraficznym skrócie tej teorii, swego rodzaju przedstawić bryk, daleko idący skrót. Szczególnie, że pan profesor Feliks Koneczny był osobą bardzo twórczą, napisał na ten temat tuzin książek. Zachęcam tym samym do ich przestudiowania, a w drugiej części swojego wykładu skupię się na tym, jak zaczęła się właśnie moja przygoda z Feliksem Konecznym i w ogóle później z cybernetyką społeczną, a zaczęła się od tego, że właśnie stosowałem teorię profesora Konecznego w biznesie. Więc się chętnie podzielę swoimi doświadczeniami w tym zakresie. To jest agenda dzisiejszego naszego spotkania. Na początku trochę scharakteryzuję postać, przynajmniej w telegraficznym skrócie. Powiem potem o tym, czym teoria cywilizacji jest. Następnie przejdę do omówienia bardziej szczegółowego trzech głównych cywilizacji dominujących w Europie. I również w biznesie, bo z tymi w biznesie się najczęściej kulturami organizacyjnymi przynależnymi do tych cywilizacji w Polsce przynajmniej spotykamy. No i na końcu ta część właśnie praktyczna, opowiem o swoich doświadczeniach z przymiarkami do stosowania Konecznego jako konsultant biznesowy, bo taką mam pracę. Krótki biogram profesora. Profesor urodził się 1 listopada 1862 roku w Krakowie. Był wychowywany przez ojca. Jego matka zmarła, kiedy Feliks był młodym bardzo chłopcem, dzieckiem właściwie. W rodzinie były tradycje wolnościowe. Ojciec był powstańcem krakowskim. Pan profesor Feliks Koneczny, jeśli chodzi o swoją edukację, to miał takie nierówne okresy, bo i w podstawówce, i później w gimnazjum miał pewne problemy, szczególnie z taką obowiązkowością czy ze stuprocentową obecnością. Także była to taka sinusoida, maturę zaliczał eksternistycznie, ale potem już duży sukces, bo w ciągu studiów, właśnie studia zwieńczył doktoratem z historii. Kiedyś zresztą było tak, że nie wiem, czy Państwo wiecie, nie było tytułu magistra, czyli osoba, która studiowała jakiś kierunek, on studiował historię, no to kiedy kończyła studia, to te studia się kończyły tytułem absolutorium, czyli taka osoba po prostu, można powiedzieć, absolutnie wszystko wiedziała z danej dziedziny, co na ten moment dana nauka przynajmniej istotnego odkryła. I kolejnym stopniem naukowym był doktor właśnie, a doktorem była osoba, która odkryła coś istotnego w danej dziedzinie. Już w czasie studiów się ożenił, miał trójkę dzieci, prowadził potem badania w archiwach watykańskich, pracował jako kustosz i w bibliotece UJ-u i Akademii Umiejętności. Zaraz po tym doktoracie miał bardzo taką intensywną, taki intensywny okres, dużo publikował w prasie, dużo też wykładał w jakichś różnych społecznych towarzystwach. To jeszcze było pod zaborami. W czasie I wojny światowej wylądował na Morawach, była ewakuacja Krakowa. Tam prawdopodobnie, aż tak dobrze jego życiorysu nie znam, trafił do rodziny, bo w ogóle ojciec, zdaje się, i matka Konecznego właśnie z Moraw pochodzili. Następnie po powrocie, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, związany był z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Tam zaliczył profesurę zwyczajną w 1922 roku. No i właśnie w tych pierwszych latach tam
swojej pracy już miał pierwsze publikacje na temat nauki i cywilizacji, to było w latach 21-25. Był też zaangażowany politycznie i w ogóle był osobą mocno zaangażowaną w polskość, w dzieje Polski. Łączył naukę, można powiedzieć, z taką pracą patriotyczną. Był zaangażowany właśnie w ruchy przyłączeniowe Wilna do Polski. Przez co też zyskał sobie wrogów, był nazywany nacjonalistą polskim w tym okresie. W 1929 roku, pomimo protestów kręgów naukowych, był przeniesiony na emeryturę. Wszedł już wtedy w wiek emerytalny i w zasadzie, można powiedzieć, to od decyzji urzędników państwowych zależało, czy dalej będzie mógł wykładać, czy nie. Natomiast popadł w konflikt z sanacją. Ten konflikt polegał głównie na tym, że w różnych czasopismach pisał artykuły krytyczne wobec sanacji z perspektywy cywilizacyjnej, porównywał sanację do ustroju rosyjskiego, mówiąc, że to jest obce cywilizacyjnie dla Polski. Tym podpadł, nie pozwolono mu dalej wykładać, więc zajmował się tym dalej, ale już można powiedzieć tak bardziej w drugim obiegu. No, dla nas może i dobrze, bo wtedy więcej zaczął pisać i właśnie po kilku latach wydał swoje wiekopomne dzieło o wielości cywilizacji. Przez kolegów historyków dostał posadę stałego członka zarządu Towarzystwa Słowiańskiego. On w ogóle był specem od spraw słowiańskich, od tego zaczynał w ogóle swoją karierę naukową. No, sanacja go inwigilowała też w tym czasie, musiał ostro podpaść. W czasie II wojny był zaangażowany i w tajną pracę naukową, i również polityczną. Podobnie jak jego rodzina, obydwu synów byli zaangażowani w konspirację, co się bardzo przykro dla nich skończyło, bo obaj stracili życie. Jeden syn w Powstaniu Warszawskim, drugi był bodajże w Katowicach jakoś złapany przez Niemców, wywieziony do Niemiec i tam wykonano na nim wyrok śmierci. Po wojnie skupił się na wychowaniu wnuków po jednym z synów. Dwójkę wnuków wychowywał wraz z córką. No i zajął się też pracą właśnie pisarską. Musiał kontynuować wykładanie w drugim obiegu, dlatego że no, nie zaproszono go po II wojnie światowej na UJ, gdzie się zgłosił. Najprawdopodobniej właśnie z przyczyn też politycznych, ponieważ no, nie krył swojej niechęci do nowej władzy i ogólnie do nowego ustroju. No, już przed wojną publikował bardzo ostre, krytyczne też teksty na temat właśnie tego, że ten system bolszewicki i komunizm jest obcy cywilizacyjnie dla naszego narodu. Zmarł w 1949 roku w Krakowie. Nie znalazłem nigdzie pełnej biografii, to są wybrane jego pozycje. Można je właśnie podzielić na takie dwa obszary. Po lewej macie Państwo pozycje historyczne. Jak widać, dużo się tam dzieje, jeśli chodzi o słowiańszczyznę i historię Polski. A po prawej jego dzieła, jak ja to nazywam, cywilizacjologiczne. Zaczęło się od 21 roku, od jego publikacji Polski Logos a Etos, gdzie było to jego dzieło pomiędzy, można powiedzieć, historią i nauką o cywilizacjach. Już się pojawia definicja cywilizacji. I jeśli miałbym coś Państwu polecić, to myślę, że jeśli ktoś się tym tematem interesuje, w ogóle koniecznie mnie interesuje, to dwie pozycje są obowiązkowe. Ja tu je pogrubiłem. Po lewej, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Myślę, że to nie tylko dla młodzieży dobra książka, a można sobie choćby na długie wieczory zimowe poczytać wraz właśnie z młodszymi członkami rodziny. Bardzo dobrze napisana książka. To jest taka książka, w której nieważne są tak bardzo daty, co ważna jest logika i wynikanie jednych faktów z drugich i wnioski, czego moim zdaniem bardzo mocno brakuje w dzisiejszych podręcznikach do historii, no i o wielości cywilizacji, które jest takim podsumowaniem, zwieńczeniem jego pracy nad teorią cywilizacji i zawiera ta książka wszystkie te prawa i reguły, o których dzisiaj też będę mówił w wykładzie. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje pełną bibliografią, to bardzo proszę o podesłanie linku w komentarzach, tak żeby inni też mogli mieć do tego dostęp. Fajnie biografię Konecznego
podsumował historiozof znany brytyjski Arnold Toynbee, który bodajże pisał słowo wstępne do angielskiego wydania o wielości cywilizacji koniecznego. Napisał tak: konieczny osiągnął to wszystko, co osiągnął w ciągu życia, które było burzliwe i tragiczne, a długie. Osobista historia polskiego myśliciela jest obrazem tego, czym jest historia polskiego narodu. Nieposkromiony jest przymiotnikiem, jakie słowo Polska wywołuje w niepolskich umysłach. Arnold Toynbee darzył Konecznego dużym szacunkiem. Co prawda panowie od strony metodyki no, różnie podchodzą do zagadnienia cywilizacyjnego, chociaż Arnold Toynbee w swojej książce Studium Historii mówi o 23 cywilizacjach, Koneczny o 22, więc są pewne podobieństwa. Ja nie czytałem Toynbiego, więc nie wiem, na ile są to zbieżne kwestie. Wiem, że jest duża różnica, jeśli chodzi o podejście do kwestii jakby cyklu życia cywilizacji. Arnold Toynbee był takim zwolennikiem teorii, czy też taką teorię stworzył, która mówiła, że każda cywilizacja ma pewne swoje stadia, przez które przechodzi. Koneczny zaprzeczał temu wielokrotnie w swoich dziełach. Uważał, że cywilizacja może trwać bardzo długo i to zależy tylko od tego, czy elita sterująca daną cywilizacją sprawi, że ta cywilizacja będzie żywotna, czy będzie się wewnętrznie rozwijać, czy nie nastąpi tam zastój, bądź nie dopuści do groźnych mieszanek cywilizacyjnych. Faktycznie życie Konecznego wraz z tą tragedią jego dzieci no, wydaje się być tutaj pełną analogią do historii Polski tamtego okresu i imponuje jego niezłomność. Przejdę teraz do istot teorii cywilizacji. Zacznę od tego, że Konieczny w swoich czasach, gdy tworzył, to były czasy dość intensywnej twórczości na ten temat i było wiele dzieł, które starały się jakby ruszyć ten temat, zarówno z strony socjologii, historiozofii, a też psychologii. I on, można powiedzieć, swoimi osiągnięciami obalał wiele mitów. No pierwszy mit, czy mity, jakie obalał, to przede wszystkim mity o jakichś jednostronnych teoriach, czyli że istnieją jakieś dominanty w społeczeństwie, które determinują rozwój społeczny. Na przykład determinanta rasowa, no znana nam chociażby z Niemiec w czasie III Rzeszy. Czy też dominanta gospodarcza, że prawda, gospodarka, rynek to jest główny czynnik, który wpływa na życie społeczne. To wiadomo, przedstawiciele szkoły smithowskiej tutaj chociażby są przedstawicielami tej teorii jednostronnej, skrajni wolnorynkowcy, ale też marksiści, którzy uważali, że domeną państwa ma być silna, uspołeczniona gospodarka. No też były częste poglądy, że takim dominującym czynnikiem kształtującym całe życie społeczne jest religia. I do dziś zresztą pokutuje takie zdanie, czy taki termin. Bardzo często spotykamy, ja przynajmniej spotykam dość często w różnych wystąpieniach, teraz jak się na przykład mówi o multikulti, o tych zagadnieniach związanych z problemami demograficznymi, z napływem właśnie ludności z innych cywilizacji. Mówi się o cywilizacji chrześcijańskiej. Więc tutaj Konieczny ten mit, można powiedzieć, obalił, że czegoś takiego jak cywilizacja chrześcijańska nie ma, bo przynajmniej są dwie cywilizacje, które chrześcijaństwo przyjęły jako wiodącą religię. Ja bym jeszcze od siebie dodał, że taką teorią jednostronną, ostatnio popularną jest geopolityka. Geopolityka to jest taka nauka mówiąca o tym, że procesy polityczne między państwami i rozwój polityczny państw w dużej mierze jest determinowany przez geografię. Takie przynajmniej są założenia geopolityki. Myślę, że często też ten termin jest dzisiaj zamiennie stosowany z polityką międzynarodową albo polityką globalną, ale geopolityka, gdyby wziąć ścisłą definicję, mówi o tym, że polityka jest kształtowana właśnie przez warunki geograficzne i klimat. No a
Myślę, że dzisiaj wyraźnie widać, kiedy życie przenosi się coraz bardziej do tego świata wirtualnego, gdzie tych barier nie ma, że tego rodzaju teoria nie ma szans. Powodzenia. Co jeszcze obalił Koneczny? No, obalił przede wszystkim takie twierdzenie o tym, że istnieją jakieś uniwersalne, ogólnoświatowe wartości na świecie. Wtedy właśnie, kiedy Koneczny tworzył, to był czas rozwoju chociażby tych myśli marksistowskiej i komunizmu, jeszcze nie wdrażanego w życiu, ale już była podbudowa teoretyczna tworzona i tam również zakładano właśnie, no bo chodziło o rewolucję ogólnoświatową, tak jakby właśnie były jakieś ogólnoświatowe wartości, za które na całym świecie warto umierać, mówiąc w cudzysłowie. Okazuje się, te studia Konecznego pokazały, że nie ma mowy o czymś takim. Mówi się na przykład o tym, że nie wiem, szacunek do osób starszych jest ogólnoświatową wartością. I to odkrył Koneczny, że rzeczywiście wszędzie występuje, niezależnie od długości czy szerokości geograficznej, ale jakby się przyjrzeć szczegółom, to się okazuje, że czym innym jest szacunek dla osób starszych. Na przykład na terenach polskich, gdzie osoby starsze, nawet pozbawione już własnego majątku, wszystkich bliskich, trafiają do jakiegoś zakonu i do końca życia są tam zaopiekowane przez mnichów, do końca dni dostają jedzenie, dostają opierunek i wszelką pomoc. No a na przykład w Japonii, gdzie jest cywilizacja niedoboru zasobów, osobom starszym na pewnym etapie po prostu pozwala się odejść w góry. Już z tych gór oczywiście oni nie wracają, gdzieś tam giną z wycieńczenia głodu, więc tu jest szacunek dla osób starszych i tu jest szacunek dla osób starszych. I to nie jest jedyna rzecz. No, to, co odkrył Koneczny, no to właściwie, że jest więcej różnic niż podobieństw, a podobieństwa są bardzo pozorne. No i właśnie to, co też obala Koneczny, to istnienie jakiegoś obiektywnego procesu historycznego, gdzie różne ludy są na innym etapie rozwoju, co jest stosowane, ten mit właściwie jest stosowany do dzisiaj choćby przez zwolenników globalizmu, czy takiego łączenia państw w związki, gdzie jedne państwa mają się do drugich upodabniać, no bo właśnie się uważa, że jedne już są dalej w tym rozwoju, a te drugie są wcześniej w tym rozwoju, teraz chodzi o to, żeby te, które są wcześniej, żeby zrobiły krok naprzód, a z punktu widzenia teorii cywilizacji Konecznego jest to po prostu, można nowoczesnym językiem powiedzieć, dywersja, czyli wprowadzanie obcych norm, które są pożyteczne dla tego, kto je wprowadza i który wprowadza normy, które u niego są pozytywne, a wcale nie musi oznaczać, że one w jakiś sposób spowodują rozwój tej, można powiedzieć, tego obszaru czy tej społeczności, która jest na tak zwanym niższym poziomie. Zawdzięczamy Feliksowi Konecznemu wszystkim dobrą definicję cywilizacji. On ją zdefiniował jako metoda ustroju życia zbiorowego. I jest to bardzo ciekawa definicja, dlatego że ona właściwie zostawia, jak Państwo wiecie, tutaj taką furtkę do stosowania nie tylko do społeczeństw. Społeczeństwo, można powiedzieć, jest takim szczególnym przypadkiem zbiorowości, ale są też inne zbiorowości, jak na przykład właśnie organizacje takie jak firmy, czy jakieś organizacje non-profit, czy rządowe, do których się będę na końcu swojego wykładu odwoływał, więc nawet nie musimy jakoś Konecznego naciągać, żeby móc go stosować dla, powiedzmy, obiektów społecznych innej klasy niż to są narody, państwa czy ludy. Koneczny tutaj zauważył, że każde społeczeństwo opracowuje pewne zasady, normy i one stopniowo obejmują coraz więcej aspektów życia. W końcu takie cywilizacje, które są pełne, określają całościowy ustrój życia społecznego, a całym fundamentem cywilizacyjnym, co odkrył Koneczny, jest tak zwane trójprawo, czyli prawo prywatne. Prawo prywatne, które składa się z trzech części, no bo można powiedzieć, że każda, jakbyśmy gdzieś uciekli do lasu, z dala od wszelkiej technologii i organizacji, musieli jakby ludzkość restartować czy organizować na nowo,
No to pierwszy problem, jaki mamy, ponieważ no, tak jesteśmy stworzeni przez Matkę Naturę czy Pana Boga, że się łączymy w pary, żeby przetrwać dłużej niż do końca obecnego pokolenia. Więc jest kwestia, co to jest rodzina, jak się ludność będzie łączyła, no właśnie, w te podstawowe związki, które są naturalne, można powiedzieć, że instynkty takie, właściwie można powiedzieć nawet zwierzęce, w nas powodują, że się chcemy łączyć w ten sposób. No i tutaj są różne warianty tego prawa rodzinnego. Z jednej strony mamy monogamię, czyli związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Mamy poligamię, czyli mężczyzna może posiadać kilka żon. Tak zwana półmonogamia, czyli że jest monogamia, ale z możliwością przerwania związku, kiedy na przykład żona jest bezpłodna, albo kiedy rodzi same córki, czy jest niewierna. W różnych cywilizacjach różne tutaj stosowano kryteria, czyli krótko mówiąc dopuszczalność rozwodów. Niektórzy to złośliwie nazywają, że to jest poligamia seryjna. Poligamia może być równoległa albo seryjna, tak? Czyli jeden mężczyzna z wieloma kobietami naraz, albo z kilkoma kobietami jedna po drugiej. Czyli półmonogamia i poliandria, czyli kilku mężów posiada jedną żonę. Ciekawa sprawa, jeszcze wracając do obalania mitów, że również takim mitem, który obalił Koneczny, jest mit matriarchatu. Koneczny, który bardzo dokładnie przeanalizował różnego rodzaju literaturę na temat różnych ludów, które były uznawane za matriarchaty, obalił tą teorię, a obalił ją poprzez dołączenie do prawa rodzinnego, jakby prawa majątkowego i spadkowego. Zaczął się przyglądać, jak wygląda ustrój majątkowy i dziedziczenie. I okazało się, że takiego matriarchatu w zasadzie nie ma, że jest to jakiś wariant bardziej poliandryczny. Co ciekawe, tutaj prawo majątkowe, czyli kto jest właścicielem, i prawo spadkowe, co odkrył Koneczny, również zależy od tego ustroju rodzinnego. Czyli zobaczcie Państwo, można powiedzieć, że cały fundament prawa zależy od tego, jak jest zdefiniowana rodzina. No jak to się dzieje? No to jest dość proste. Otóż jeśli mamy do czynienia ze związkiem monogamicznym, wtedy majątek może należeć do rodziny. Jeżeli taka rodzina ma dzieci, no to jest jasne, że ona sobie dziedziczy po swoich rodzicach i nie ma tu problemu, co kto dostaje. To decydują rodzice. No ale jak się pojawia więc większa liczba partnerów, sprawa przestaje być taka prosta. Na przykład jeżeli mąż ma trzy żony, a z każdą ma jeszcze kilkoro dzieci, no to te stosunki majątkowe zaczynają się bardzo komplikować i wtedy występuje konieczność jakiegoś zewnętrznej, można powiedzieć, pomocy w ustaleniu, jak to ma być z tym majątkiem. No i tak się tworzą właśnie, tak się tworzy prawo publiczne, które to prawo publiczne zaczyna po jakimś czasie, może przynajmniej, zdominować prawo prywatne. Czyli tutaj Koneczny postawił taką tezę, że w kwestii właśnie emancypacji rodziny pod względem majątkowym, czyli że majątek może należeć do rodziny i państwo się do tego majątku nie ma prawa dotykać, jest warunkowany monogamią. I każdy inny ustrój rodziny powoduje zaburzenie, bo jeśli jest wiele żon, czy tam powiedzmy wielu mężów, no to zawsze istnieje konieczność odwołania się do jakiejś zewnętrznej instancji w przypadku konfliktów, które są nieuniknione w tym momencie. Także to jest kolejne odkrycie Konecznego. I Koneczny w ogóle był oczywiście empirykiem. Znaczy jego teoria cywilizacji powstawała w oparciu o studia głównie literatury i przekazów na temat poszczególnych cywilizacji. On był człowiekiem, który pochłaniał ogromne ilości książek na ten temat i różnych innych materiałów. Miał jako kustosz, jako bibliotekarz też łatwy dostęp do takich źródeł. I na podstawie takiej wiedzy wyróżnił 22 cywilizacje, czyli 22 różne zbiorowości, które różnie definiowały swój ustrój. Z czego tutaj wyróżnił 17 cywilizacji starożytnych,
i 9, które istnieją do dzisiaj. One są tutaj podkreślone, to jest chińska cywilizacja. Oczywiście w jej zakresie są Chiny, ale nie tylko, bo też jedna i druga Korea, te wyspy archipelagu częściowo indonezyjskiego, Japonia jest też pod wpływem cywilizacji chińskiej. Kolejna istniejąca do dzisiaj jest bramińska, czyli na terenie Indii funkcjonująca cywilizacja. Jej taką główną charakterystyką jest to, że społeczeństwo jest bardzo mocno podzielone, czyli jest to społeczeństwo kastowe, jest to też społeczeństwo, które bardzo mało uwagi przywiązuje do wartości doczesnych, jakbyśmy to powiedzieli, czy na przykład do zdrowia, czy do dobrobytu. Cywilizacja żydowska, czyli cywilizacja, która jest oparta głównie o ideologię. Poza tym cywilizacja tybetańska, o której mało Koneczny pisał, mało było doniesień w tym okresie na temat ustroju życia społecznego tamże. Cywilizacja numidyjska obecna w państwach afrykańskich, turańska, no to jest jedną z tych cywilizacji, które pochodzą z Eurazji, z Wielkiego Stepu. Wszystkie ludy koczownicze, od Mongolii aż tutaj po ludy tureckie. I wielkie cywilizacje, które istnieją do dzisiaj, czyli bizantyńska, łacińska i arabska. Tu wymieniłem te, które trwają do dziś. No i to, co, jak już powiedziałem, było główną tezą Konecznego, to, że nie ma jakiejś jednej ogólnoludzkiej cywilizacji, bo nie ma jednej ogólnoludzkiej metody ustroju życia zbiorowego. Co więcej, nie może być ogólnoludzkiej cywilizacji, dlatego że na różnych normach nie da się zbudować jednego ustroju. No chyba, że przemocą, ale to będzie nietrwałe, jeśli będziemy budować za pomocą przemocy. Dlatego właśnie Koneczny wniósł o to, żeby mówić o nauce porównawczej o cywilizacjach, a nie nauce o samych cywilizacjach. Jakby podkreślając, że to, czym można się zajmować, to jest porównywanie cywilizacji między sobą. I zaproponował też metodę tego porównania. Istotą tej metody jest tak zwany pięciomian bytu, który zdaniem Konecznego obejmuje wszelkie aspekty życia społecznego, czyli tak zwany kwinkungs cywilizacyjny. Dla tych z Państwa, którzy znają cybernetykę, tutaj mogę powiedzieć, że bardzo dużym osiągnięciem Konecznego było to, że w tym kwinkunksie, tak jakby już profesor przeczuwał, że cybernetyka za chwilę powstanie, pojawiły się kategorie, można powiedzieć, informacyjne i energomaterialne, czyli duchowe i materialne, mówiąc jego językiem. Te materialne to dobrobyt i zdrowie, a z tych duchowych wyróżnił dobro i prawdę. Pomiędzy nimi piękno, czyli taka dodatkowa kategoria, która zapewnia spójność wartości duchowych z materialnymi, zapewnia odpowiednie proporcje i estetykę. Tłumacząc to na nasz język, w kategorii dobra mieściła się przede wszystkim etyka, ale też prawo. W tej kategorii mieści się również ideologia danego społeczeństwa. Kategoria prawdy to kategoria zawierająca odkrycia naukowe, ale też wszystkie procesy związane z informowaniem społeczeństwa, a więc dzisiaj byśmy powiedzieli media na przykład. W materialnych mamy dobrobyt, tu głównie chodzi o właśnie system ekonomiczny oraz wszelką wytwórczość, która tworzy dobra materialne. Zdrowie, czyli no, dzisiaj jest modna medycyna jako tutaj główny aspekt zdrowia, ale nie zapominajmy, że higiena jest podstawą zdrowia. No, medycyna jest bardziej interwencyjnym, można powiedzieć, interwencyjną dziedziną, więc higiena i medycyna. No i w kategorii piękna tu mamy estetykę, sztukę i wszystko to, co się wiąże właśnie z proporcjami. Każde zjawisko życia społecznego może być zaliczone do którejś z tych kategorii zdaniem Konecznego, chociaż czasami trzeba daną kategorię zaliczać do kilku,
ale zdaniem koniecznego ten model jest zupełny. Na przykład etyka gospodarcza będzie zawierała częściowo w kategorii dobrobytu, a częściowo w kategorii dobra. Co ciekawe, tutaj pomiędzy tymi cywilizacjami, które wymieniłem, jak twierdzi Koneczny, nie da się tych, powiedzmy, wytworów tak do końca przenosić, wytworów z jednej cywilizacji do drugiej. Właściwie jedynym wyjątkiem jest, jest tutaj kategoria materialna, kategoria dobrobytu, no bo na przykład produkty takie jak jakieś wynalazki techniczne, kiedyś, powiedzmy, to były wynalazki, które szybko, no, na przykład nie wiem, porcelana obiegła cały świat z Chin, czy różnego rodzaju tam, nie wiem, łuki, prawda, jakieś części uzbrojenia, no, szybko się globalizowały, mówiąc dzisiejszym językiem, i były wchłaniane przez różne cywilizacje. I zazwyczaj tak jest do dzisiaj, że czy pojedziemy do Indii, czy pojedziemy do Arabii, czy pojedziemy do Ameryki, czy nawet gdzieś do Indian, to się okaże, że wszyscy na przykład mają telefony komórkowe, wszyscy mają telewizory. Widać, że te wytwory techniki, wytwory materialne, one bardzo swobodnie sobie krążą pomiędzy cywilizacjami. Podobnie jest przynajmniej z niektórymi wytworami w kategorii zdrowia, chociaż tu się pojawia więcej problemów, no bo w niektórych cywilizacjach, tak jak na przykład w naszej obecnej, jest to warunkowane prawem. I na przykład medycyna chińska, gdyby ją stosować w Polsce, to podejrzewam, że okazałoby się, że częściowo trzeba ją stosować nielegalnie. No ale jak ktoś bardzo chce, to może, nie mówiąc nic nikomu, stosować tego rodzaju wytwory, tego rodzaju osiągnięcia. Najtrudniej jest przenosić wytwory duchowe, a w zasadzie według Konecznego jest to w pełni niemożliwe, no bo taka prawna, która w cywilizacji łacińskiej leży tam, gdzie leży, czyli u nas prawda w cywilizacji łacińskiej jest definiowana przez odkrycie naukowe, musi być coś udowodnione, żeby było prawdziwe. No i gdybyśmy to chcieli przenieść do na przykład cywilizacji turańskiej, czyli tej cywilizacji, gdzie zdanie naczelnego wodza jest najważniejsze, no to jemu może taka prawda nie pasować. A właściwie będzie przeszkodą w podejmowaniu decyzji, co się tam nie przyjmie. No chyba, że będzie akurat tymczasowo zgodne z jego poglądami. I podobnie jest z kategorią dobra. Jak powiedzieliśmy tutaj właśnie o tym przykładzie, chociażby z traktowaniem osób starszych. Na pewnym ogólnym poziomie można powiedzieć, jest szacunek dla osób starszych, ale jakbyśmy chcieli zastosować etykę japońską w stosunku do osób starszych, budziłoby to sprzeciw społeczny i członków rodziny. Nie dałoby się tego zastosować u nas. W tej swojej teorii wyróżnił również Koneczny trzy kategorie różnic między cywilizacjami. Pierwszy, czyli właśnie różne rozumienie danej kategorii. Tutaj właśnie już ten wspomniany przykład o osobach starszych, ale też powiedzmy, czym innym jest dobrobyt w cywilizacji chińskiej. Na przykład dobrobyt w cywilizacji chińskiej jest bardziej skromny niż w cywilizacji turańskiej. Tam się raczej obfitość nie oznacza, że się trzeba na przykład najeść do syta. Raczej trzeba tak pozostać pomiędzy byciem najedzonym a trochę głodnym. Zupełnie inaczej niż podczas uczt w innych cywilizacjach. Prawda w cywilizacji łacińskiej będzie czym innym niż prawda cywilizacji bizantyńskiej. Prawda w łacińskiej to jest prawda naukowa albo różnego rodzaju dogmaty, których nie da się udowodnić, ale są prawdziwe. No, na przykład w Bizancjum różne gremia prawdę ustalają. Na przykład jest jakieś grono medyków, które ustala, nie ma badań na jakiś temat, a ustalają, że prawdą jest, na przykład stosowanie danego preparatu jest skuteczne. I przegłosowują to i się uznaje, że jest skuteczne. I taka jest prawda, której się trzeba podporządkować. A w turańskiej, no to jak mówiłem, rację ma wódz. Co powie wódz, ma się liczyć dla wszystkich. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to jest zupełne lub częściowe objęcie tych kategorii. Tutaj są takie cywilizacje, które zdaniem Konecznego są niepełne. Na przykład w Indiach tamtejsza cywilizacja bramińska nie wykształciła zasad higieny czy medycyny, w zasadzie nie posiada kategorii zdrowia. Cywilizacja turańska, na przykład na obszarze Mongolii,
nie posiada kategorii prawdy, no bo właśnie władcom było to niewygodne. Zakazali spisywać historię, bo jeszcze ktoś by się powołał na historię, kazał rewidować decyzję wodza, no on tego sobie nie życzy, woli mieć pełną swobodę, więc po co ma być skrępowany? No i trzecia różnica, trzeci rodzaj różnic to są różnice w tym, co ważniejsze. No to na przykład tutaj można powiedzieć, że wyobraźmy sobie, że mamy dwie cywilizacje, dla których są ważne i prawda, i dobro. Ale w jednej dobro przeważa nad prawdą. No, taka jest domena cywilizacji łacińskiej. Czyli na przykład dla poznania prawdy nie można nikomu robić krzywdy. Czyli cel nie uświęca środków. A inny wariant cywilizacyjny może mówić, że absolutnie na przykład prawda jest najwyższym dążeniem społecznym i nawet jeżeli poznanie jakiejś ważnej prawdy wiązałoby się ze sprawieniem komuś cierpienia, no to trudno, trzeba to zrobić. Na przykład się robi eksperymenty medyczne na ludziach, które są torturami, no ale dla wyższego dobra, w tym wypadku dla prawdy, prawda, dobro się poświęca, czyli hierarchia poszczególnych kategorii może tutaj różnicować różne cywilizacje. Kolejna ważna część składowa teorii cywilizacji koniecznego to prawa, które zdefiniował. Pierwsze prawo to warunek współmierności, czyli kompatybilności. Tutaj chodzi o to, że zasady, które obowiązują, muszą obowiązywać we wszystkich aspektach tego pięciomianu bytu. Czyli na przykład jeżeli wódz ma zasadnicze i ostateczne zdanie na temat prawdy, to też musi mieć na temat dobra, i na temat zdrowia, i na temat dobrobytu. A jeżeli mamy inny sposób podejmowania decyzji w danej społeczności, na przykład bardziej kolegialny, no to też musi obowiązywać w tych wszystkich kategoriach bytu. To jest pierwsze prawo. Drugie prawo, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, jak to powiedział Konieczny bardzo ładnie, czyli nie da się należeć naraz do dwóch cywilizacji, no co jest chyba oczywiste, no bo te zasady, jak widać, bardzo często prowadzą do innych zupełnie decyzji, więc nie ma możliwości, żeby być raz, znaczy można powiedzieć, że stosowanie różnych zasad cywilizacyjnych prowadzi do rozpadu cywilizacyjnego, czy do braku cywilizacji. Więc konsekwencją tego jest, że każda osoba raczej należy do jakiejś cywilizacji bardziej niż do innych oraz fakt tego, że mieszanki cywilizacyjne muszą prowadzić prędzej czy później do rozpadu, czy też do wojny i któraś z nich musi wygrać. Kolejne prawo, które sformułował Konieczny, to, że każda cywilizacja dąży do ekspansji. Czyli musi się rozwijać w sensie ilościowym, czy w sensie terytorialnym. Oczywiście na różne sposoby, nie oznacza to podbojów sensu stricte, chociaż dla niektórych to może oznaczać podboje typowo wojenne, dla innych to może oznaczać emanowanie swoimi zasadami na inne cywilizacje. W biznesie jest też podobne prawo, mówiące o tym, że jak się firma nie rozwija, to raczej się zwija i nie ma tak zwanych lotów poziomych. To często w biznesie słyszę takie powiedzenie, co by było tutaj kompatybilne z tą zasadą. No i czwarte prawo to rozwój i doskonalenie cywilizacji, które jest konieczne, by zapobiec upadkowi. Chodzi o jakby doskonalenie tych metod. Nie można poprzestać na tym, co już zostało odkryte, ponieważ no, rzeczywistość się zmienia i jak nie będziemy rozwijać własnej cywilizacji wewnętrznie, to ona po prostu w którymś momencie będzie nieadekwatna albo do sytuacji wewnętrznej, no nie wiem, zmienia się trochę klimat, zmieniają się trochę warunki, ale też gorzej sobie będzie radziła z otoczeniem, które też podlega zmianom. Tak najbardziej boleśnie chyba się o tym przekonała cywilizacja chińska, która przez długi czas była cywilizacją taką stacjonarną, nierozwijającą się z założenia i właśnie wskutek tego kilka wieków temu doznała, czy około wiek i kilkadziesiąt lat temu doznała kryzysu
właśnie wywołanego tego, że otoczenie się tak już rozwinęło, że jakby nie podołała, chociaż Chiny były największym krajem na planecie, to łatwo zostały podbite przez wrogów. Dużo mniejszych zresztą. Teraz chciałbym scharakteryzować tylko trzy, bo to ma być BRIC. Zachęcam Państwa do postudiowania koniecznego szerzej. Natomiast te cywilizacje, które są obecne w Europie i którym też poddana jest Polska, nasz kraj, i do których będę nawiązywał w dalszej części tej biznesowej, to jest przede wszystkim cywilizacja łacińska, cywilizacja bizantyńska i turańska. Zacznę od łacińskiej. Ona się opiera na greckiej filozofii, właściwie filozofii, która stworzyła naukę. Trochę inne znaczenie miała filozofia w Grecji niż ma teraz. Rzymskim prawie i etyce katolickiej. Jej dyferencja, specyfika jest taka, że ona narzuca rządzącym te same prawa moralne, które obowiązują ich poddanych. Dąży do rozwinięcia samorządu i jak największego wpływu społeczeństwa na państwo. Czyli można powiedzieć, że państwo ma być obywateli, a nie obywatele mają być dla państwa. To jest taka zasada. No i uznaje właśnie dualizm prawa prywatnego i publicznego i zakłada, że prawo prywatne ma wyższość i etyka ma wyższość nad prawem publicznym. I w ogóle prawo podlega ocenie moralnej, czyli ważniejszy jest duch prawa niż jego litera. To jest też bardzo ważne, chociażby w historii najnowszej, chociażby właśnie w słynnych procesach norymberskich po II wojnie światowej było to widać, były one typowo prowadzone na gruncie cywilizacji łacińskiej. Wolność indywidualna generuje różnorodność i przedsiębiorczość. No to jest właśnie, można powiedzieć, cywilizacja taka bardzo wolnościowa. Każdemu można żyć zgodnie z jego własnymi przekonaniami i to powoduje, że ludziom się więcej chce, mogą różnie działać, mogą się zajmować różnymi rzeczami, więc jest duża różnorodność, a też efekty nie są jakby konsumowane przez państwo, tylko przez samych twórców, przez samych przedsiębiorców. Więc to też wzmaga motywację do przedsiębiorczości. My w Polsce jesteśmy historycznie najdłużej związani z tą cywilizacją. W zasadzie, jak spojrzymy na historię Polski u samego zarania, od samego Mieszka I, który stanął przed trudnymi decyzjami, dlatego że Niemcy planowały połączenie właśnie z Bizancją i planowały cesarstwo, które będzie rekonstrukcją starego cesarstwa rzymskiego jeszcze na większą skalę. No więc tutaj można powiedzieć, że ten cały projekt Mieszka I był pewnym stanięciem okoniem wobec tego projektu. Stąd właśnie przyjęcie chrześcijaństwa i stąd właśnie sojusz też z Czechami, pośrednio można powiedzieć z Watykanem. I co prawda współpracował z cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, ale tworzyliśmy swój niezależny projekt cywilizacyjny. No i potem wszystko, co w naszej historii doniosłego i Rzeczpospolita Obojga Narodów, Paweł Włodkowicz, przepraszam, czy historia dzieci wrześnieńskich. W zasadzie cała nasza historia jest w duchu cywilizacji łacińskiej. No, aż do niedawna, można powiedzieć, bo dzisiaj raczej mamy do czynienia z mieszanką cywilizacyjną. O tym jeszcze za chwilę. Przede wszystkim przetrwanie długiego okresu zaborów. To, myślę, jest taki dowód na to, że nie oparliśmy się tej przemocy państwa, szczególnie, że były to państwa obce nam i Polacy rozwijali się i rośli mimo to i gospodarczo, i duchowo oddolnie. No i dzięki tej cywilizacji łacińskiej przetrwaliśmy, która była w nas. Drugi typ cywilizacji, z którym mamy do czynienia w Europie i też Polska się jako to przedmurze chrześcijaństwa spotykała często z tą cywilizacją również zbrojnie, no to cywilizacja turańska, czyli właśnie cywilizacja powstała na terenach Wielkiego Stepu. Życie na Wielkim Stepie, ponieważ tam jest
ciężko z rolnictwem, ale łatwo jest z hodowlą koni. No to ma taki charakter, że właśnie powstają różnego rodzaju ordy, które się przemieszczają z jednego miejsca na drugie. Jak się wyeksploatuje jedno miejsce, trzeba iść na drugi teren. Często trzeba o ten teren zawalczyć, więc taka bardzo duża waleczność i wieczna walka o byt, zakorzeniona mocno w tej cywilizacji, czyli jest nadrzędność, można powiedzieć, dobrobytu tutaj, mówiąc językiem koniecznego, czy tego czynnika ekonomicznego. Ona się charakteryzuje bezwzględnym posłuszeństwem wobec władcy. No i takim najbardziej naturalnym projektem dla tych ludów jest najazd, jest podbój. Najlepszy jest tutaj chyba przykład Chingis Hana, który właśnie rozwinął największe państwo na świecie podówczas na bazie takich metod cywilizacyjnych. Jest to całkowicie państwo zmilitaryzowane, czyli nie ma tutaj żadnej rozbieżności między władzą polityczną a wojskową. No i władców nie obowiązuje żadna moralność, jak wcześniej już o tym mówiłem, czyli zdanie władcy jest ostateczne. Czy to w kategorii dobra, czy to w kategorii prawdy, do niego należy ostatnie słowo. I w związku z tym, jak też już wspominałem, ciężko było tam rozwijać chociażby naukę, natomiast chętnie przyjmowano wszystkie zdobycze techniki, szczególnie te, które były związane z militarnym rozwojem. Trzecia cywilizacja na terenie Europy, z którą się spotykamy, to jest cywilizacja bizantyńska, czyli powstała właśnie w Bizancjum. To jest zresztą taki wyraz, który od razu dużo mówi, nawet jak się mówi o jakichś korporacjach, które mają hierarchiczny układ władzy, to się w języku potocznym mówi, ależ to Bizancjum. No i tym jest właśnie cywilizacja bizantyńska, czyli można powiedzieć taka cywilizacja, w której rozrosło się prawo i różnego rodzaju instytucje publiczne, które dominują to życie. Cywilizacja bizantyńska powstała właśnie też wraz z chrześcijaństwem, natomiast chrześcijaństwo w cywilizacji bizantyńskiej jest poddane zwierzchności politycznej, tak jak chyba do dzisiaj jest w Rosji, w tym wschodnim kościele. Czyli to jest państwo, które się charakteryzuje tym, że jest coraz więcej przepisów i coraz więcej urzędników i posiada bardzo rozbudowane prawo. Ta władza państwa obejmuje też właściwie wszystkie obszary życia społecznego, włącznie z nauką, sztuką czy obiegiem informacji, patrz media. No patrz dzisiejsze media chociażby na terenie Polski, to właściwie jest według wzorca chyba bizantyńskiego, prawda? Państwo jest tutaj organizatorem obiegu informacji głównym albo jednym z głównych, w każdym razie sobie uzurpuje do tego prawo. Zasadnicze różnice są następujące. Ja tu się skupię na pewnym uproszczeniu, tak żeby móc za chwilę zastosować ten model koniecznego właśnie do spraw biznesowych, czyli skupię się tutaj na sposobie dochodzenia do prawdy i stosunku prawa do etyki. Jak widać tutaj, te dwa czynniki właściwie nam bardzo mocno te cywilizacje różnicują. W łacińskim mamy prawda leży tam, gdzie leży, czyli trzeba ją obiektywnie poznać, udowodnić. W bizantyńskiej prawdę się uzgadnia, jest jakieś gremium, które się spotyka, jakichś ekspertów, które tam głosują i jak będzie większość głosów, to się okaże, że to jest prawdziwe. A z kolei w turańskiej władca mówi, co prawdziwe. Jaki jest stosunek prawa do etyki? No, w łacińskiej mamy etykę ważniejszą niż prawo, odwrotnie niż w bizantyńskiej, gdzie prawo dominuje nad etyką. I mamy cywilizację turańską, gdzie w zasadzie etyki nie ma, jest tylko prawo, a tym prawem jest właśnie aktualne zdanie szefa czy wodza. I teraz przyjrzyjmy się temu prostemu modelowi, spróbujmy go zastosować do obiektów społecznych innej klasy. Jak już powiedziałem wcześniej, ta definicja cywilizacji koniecznego, ona jest dość szeroka i w zasadzie można stosować ją, tak przynajmniej zachęca ta definicja, również do obiektów innych niż narody czy ludy. Takie mikro w stosunku do narodu czy ludu obiekty jak firmy, instytucje, różnego rodzaju właśnie instytucje na przykład publiczne czy NGOsy.
Moim zdaniem tak. Ja zacząłem to robić jakieś 10 lat temu, kiedy głównie zajmowałem się reorganizacjami w firmach. No i wtedy się właśnie okazywało, że znaczy pierwsza rzecz, jaka się okazała, to to, że co dzisiaj się wydaje dla mnie oczywiste, ale że rozwiązania z jednej firmy nie chcą się stosować w innej firmie. Czyli na przykład właśnie podpatrujemy konkurencję, która wymyśliła coś ciekawego, wdrażamy, się okazuje, że kompletna klapa. Albo bierzemy pracownika z konkurencji, który w danej dziedzinie odniósł sukces, jakiegoś menedżera, dawaj go, trzeba tam podkupić, zachęcić, u nas dostanie więcej czegoś, albo będzie musiał mniej pracować za te same pieniądze. Przychodzi, okazuje się, że klapa i w ogóle nie chce nikt z nim gadać. On zarządza, a ludzie go w ogóle nie słuchają. Więc to mnie, tego rodzaju sytuacje, których jest pełno, kiedy się zajmujemy reorganizacjami, jakby skłoniły do tego, żeby przyjrzeć się nauce o cywilizacjach. I wtedy sobie stworzyłem taką prostą matrycę, którą się teraz chcę podzielić, która mi służyła właśnie do takiego szybkiego też ustalania, z jakim typem cywilizacji w danej firmie mam do czynienia. Gwarantuję Państwu, że przynajmniej 60%, może do 80% firm w Polsce wpisuje się w któryś z tych trzech modeli. Więc mamy tak, czyli jak to szybko sprawdzić, z jaką firmą mamy do czynienia. Czy z łacińską, czy z bizantyńską, czy z turańską. No tutaj jest to o tyle proste, że prawem w firmie są procedury. Czyli musimy przede wszystkim spojrzeć na to, jak się mają procedury do tego, jak ludzie działają, jak to się mówi, zgodnie z własnymi przekonaniami. Co jest silniejsze? Jeśli mamy właśnie tą etykę, czyli własne przekonania ważniejsze niż prawo i procedury, no to prawdopodobnie to jest cywilizacja łacińska. Kiedy procedura jest święta, jest ważniejsza niż etyka. Ja kilka razy w banku miałem takie sytuacje właśnie, gdzie przychodzę i mówię, no to na zdrowy rozsądek i żeby było wszystkim lepiej, no to lepiej zrobić tak, a pani mówi, nie możemy. Musi pan zrobić tak, a najwyżej potem się to cofnie, coś tam się zrobi, bo takie są procedury. I to już jest sygnał, że mamy do czynienia z Bizancją. A kiedy nie ma ani jednego, ani drugiego, tylko się ludzie zastanawiają, co nasz szef by zrobił, co on pomyśli na temat tego, co my chcemy zrobić, no to prawdopodobnie jest to cywilizacja turańska. I tam opinia szefa jest najważniejsza. A tą prawdę całą ustala władca. Podobnie jest, znaczy w Bizancjum jest o tyle podobnie, że też się prawdę uzgadnia, tylko nie władca, tylko jakieś gremium. Kiedyś robiłem jakąś reorganizację w dużej firmie internetowej, tam się okazało, że jeśli chodzi o wybór projektów innowacyjnych, spotykał się taki komitet, który głosował. I na przykład czasami było tak, że jednym głosem jakiś ciekawy projekt przepadł. Było to o tyle ciekawe, że firma ta chyliła się ku upadkowi, bo nie nadążała za rynkiem. I okazało się, że odkrycie tego, że są Bizancjum, było właściwie przełomowym momentem w tej firmie. Nawet mogę się pochwalić, zostałem pochwalony przez panią ówczesną prezes, że się to udało odkryć, bo ta sytuacja, że kolegialnie zapadały decyzje rozwojowe, powodowała, że najbardziej odważne projekty przepadały z kretesem. Dlatego, że no tak to jest z tymi innowacjami, że zazwyczaj działają rzeczy odważne i ktoś musi odważnie zrobić jakiś krok w nową stronę i zaryzykować. Uda się albo się nie uda. A jeśli tego rodzaju decyzje zapadają kolegialnie, zawsze gdzieś tam to bezpieczeństwo wychodzi ponad ryzyko i ciężko takie projekty się wdraża. Więc tutaj można powiedzieć, głównym takim czynnikiem, który spowodował wzrost innowacyjności, była zmiana sposobu podejmowania decyzji o projektach rozwojowych związanych z nowymi produktami w tej firmie. Co jeszcze mamy? Jakiego rodzaju mamy różnice? Zupełnie inaczej wyglądają struktury. Struktury w kulturze łacińskiej wynikają z pragmatyki procesów. Czyli tutaj mogę się posłużyć agencją reklamową, dla której kiedyś pracowałem i tam w zasadzie jedynym wyodrębnionym działem była księgowość. Czyli można powiedzieć, firma się
dzieliła na księgowość i resztę, a w zasadzie na tą główną agencję i księgowość. Nie było potrzeby podziału ludzi na jakieś działy czy też nie działy, bo praca była cały czas kolegialna i na przykład ludzie, którzy programowali, bardzo ściśle współpracowali i z grafikami, i z copywriterami. Nie było sensu ich dzielić, więc to był po prostu jakiś jeden dział, nawet nie nazwany. I właściwie nieformalny, chociaż główny dział w firmie. A wyodrębniona była tylko księgowość, no bo to była taka specjalizacja inna niż wszystkich. Z kolei, jeżeli chodzi o Bizancjum, no to mamy tam wiele szczebli, musi być od każdej dziedziny musi być wiceprezes albo przynajmniej dyrektor. Jest wyraźna hierarchia. Z kolei w kulturach turańskich ten organigram, jak zobaczymy, jest bardzo płaski. Tutaj też kiedyś działałem dla takiej polskiej firmy internetowej, która mnie zaprosiła do projektu doradczego, pokazali mi strukturę organizacyjną i ta struktura wyglądała tak. Jeden właściciel, drugi właściciel, trzeci właściciel i piętro niżej wszyscy. Tak wyglądała ta struktura, więc już od razu miałem diagnozę kulturową, do jakiej cywilizacji należy ta firma. Kolejny taki czynnik sprawdzający, właśnie co obejmują procedury. No to w łacińskiej czasami są procedury, na przykład tam, gdzie są jakieś takie trudne rzeczy, gdzie ludzie się gubią, albo gdzie właśnie bałagan powstaje, jak procedury nie ma, ale z reguły są tylko tam. Z kolei w Bizancjum większość działań jest oprocedurowana. Często te procedury są w ogóle wielowariantowe, czyli takie bardzo skomplikowane algorytmy powstają, czy regulaminy. Z kolei w kulturze turańskiej, no to tylko to, co ważne dla szefów, jest ewentualnie oprocedurowane, ale tu taka uwaga, że te procedury zazwyczaj szefów nie dotyczą. Oni mogą sobie działać jak chcą. Kwestia właśnie omijania procedur, to jest bardzo silne diagnostycznie. Czyli jeżeli w tej kulturze, nazwijmy ją łacińską, ktoś ominie procedurę, ale zrobi dobrze, to zostanie pochwalony. Dobrze, ominąłeś procedurę, procedura była w tym momencie zła. Ale jeśli to samo się stanie w Bizancjum, no to czeka cię kara. No a jeśli chodzi o turańską kulturę, no to wszystko zależy od skutków. Jak będziesz miał efekt i ominiesz, to dobrze, ale jak nie, no to jak się to nie spodoba tam szefowi efekt, to może być z tobą kiepsko. Są różnice w polityce płacowej. Na przykład w kulturze łacińskiej większy udział jest szacunku do pracowników, tego, że mają duży wkład w firmę, też unikalność ich kompetencji, a z kolei w Bizancjum rządzi tak zwana siatka płac. Nie możemy ci dać podwyżki, bo wszyscy na tym stanowisku tyle dostają. Albo z raportów płacowych wynika, że na twoim stanowisku zarabia się tyle i tyle. No a jeśli chodzi o turańską, no to jest hojność szefa, czyli jak szef lubi danego pracownika, on mu się tam dobrze przypodoba, to ma więcej niż inni. Pożądane motywacje w łacińskiej są poznawcze i etyczne. No wiadomo, prawne będą w Bizancjum, witalne będą w turańskiej. Jakie kluczowe kompetencje są szczególnie cenione? Przede wszystkim w łacińskim mamy znajomość swojej dziedziny i logika. Czyli trzeba być po prostu dobrym ekspertem. Z kolei, co jest ważne w Bizancjum? No, polityka, dyplomacja i znajomość procedur i przepisów. Również tych przepisów zewnętrznych, które obejmują daną branżę. Czyli to musi takie polityczno-dyplomatyczne muszą być kompetencje. A z kolei w turańskiej no, to robienie wrażenia, efektowność. To jest cenione. I top menedżerowie najczęściej w kulturze łacińskiej to są inżynierowie, to są odkrywcy, twórcy czy rycerze. W tym sensie, że na przykład są takie firmy, które chcą poprawiać świat i chcą nam właśnie konsumentom. Teraz widziałem jakąś taką reklamę firmy, która telefony produkuje i gwarantuje, że te telefony nie mają żadnego podsłuchu. I to jest właśnie, oni uważają, że to jest niesienie dobra, że każdy może zachować swoją prywatność. No, taka postawa rycerska wobec swoich klientów, etyczna. Z kolei top menedżerowie w Bizancjum są bardziej właśnie dyplomatami, tudzież ekonomistami, bo tam jest dużo do liczenia zawsze. A z kolei liderzy, którzy się sprawdzają w kulturze turańskiej, to są przede wszystkim odważni, dynamiczni, tacy właśnie efektowni, którzy, jak ktoś mówi, wsiadają na koń, mówią, za mną, jedziemy.
robimy jakiś projekt. Dużo energii też wkładają w to zarządzanie. Są zupełnie inne źródła przewagi konkurencyjnej. W łacińskiej mamy technologię, unikalne rozwiązania, tudzież szczupłość, czyli właśnie strukturę, która jest taka elastyczna, nie zanadto rozbudowana. Jest sporo firm technologicznych, nawet takich całkiem znanych, które tworzą komputery, czy jakieś oprogramowanie, czy jakieś urządzenia, które to firmy są niezwykle szczupłe, czyli posiadają na przykład dosłownie kilkunastu pracowników, dwudziestu paru pracowników. Czym innym są zupełnie Bizancja. Bizancja bazują na ogromnej skali, ogromnej masie. Dzięki temu też zachowują dość dużą stabilność, można powiedzieć. Mają tą masę, która ich może trzymać przy życiu. A z kolei przewaga konkurencyjna kultury turańskiej to będzie szybkość, odwaga i brutalność. Zupełnie inny stosunek do rywali. Tu mamy szacunek, tu mamy raczej koalicję. Tu mamy koalicję, tu mamy wrogość. I po kampaniach reklamowych również możemy sprawdzić, do jakiej cywilizacji należy dana firma. Chociaż tutaj często to firmy usługowe, reklamowe trochę to mogą zaburzać. Ale czasami widać, że właśnie mamy takie kampanie reklamowe emocjonalne, odważne, które też eksponują szefa samego. Często nawet w telewizji to widać. No to łatwo wtedy diagnozować dany typ kultury. Bardzo często kampanie reklamowe firm bizantyńskich mają ogromną masę, dużo jest tego przekazu, ale są raczej bezpieczne, takie prawilne. Z kolei na argumenty racjonalne i etyczne są nastawione firmy łacińskie. Tutaj pokazałem Państwu pewien model, dzięki którym możecie bardzo szybko diagnozować, do jakiej kultury należy dana firma, i to jest moim zdaniem główna zaleta teorii cywilizacji koniecznego, dlatego że w ogóle kultury organizacyjne są bardzo słabo zdefiniowane. Jedyna taka nadająca się do użytku teoria Camerona Quina na przykład wymaga zrobienia testu, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, no ale często musimy współpracować z danym klientem, czy musimy się odnaleźć w danej firmie, albo z daną firmą, na przykład jeżeli jesteśmy sprzedawcą, który ktoś chce sprzedać, no to nie będziemy robić testu naszemu klientowi, żeby się zorientować, do jakiej kultury on należy, i za pomocą tej prostej tabelki możecie Państwo popróbować zdiagnozować swojego kontrahenta, do jakiego należy typu. Także to moim zdaniem jest główna zaleta dorobku koniecznego, co daje ogromne przełożenie na biznes. No i dzięki temu jest możliwa optymalizacja. Po pierwsze właśnie procesów sprzedażowych, czyli możemy szybko diagnozując nawet na spotkaniu, w jaki sposób decyzja jest podejmowana. Widzimy, czy decyzję podejmuje szef, czy jest jakaś kolegialna decyzja, czy nam dają eksperta, który jest wyznaczony i on samodzielnie, bo się na tym najlepiej zna, będzie podejmował decyzję. To już wiemy, jak ten proces sprzedaży dalej trzeba układać. Podobnie jest w zarządzaniu zmianami, czyli kiedy chcemy przeprowadzić jakąś transformację w firmie i chcemy, jak to się mówi, pociągnąć ludzi za sobą. Czym innym będziemy ich ciągnąć w każdej z tych kultur. Bardzo moim zdaniem ważna jest ta teoria dla procesów tak zwanych fuzji i przejęć, też mówiąc po anglosasku M&A, Mergers and Acquisitions, gdzie może ona służyć do wspierania decyzji o tym, czy łączyć dane firmy, czy nie. Tym bardziej, że firmy można łączyć na wiele sposobów i możemy wykrywać, czy w firmach, które chcemy połączyć, są podobne komponenty cywilizacyjne, czy podobny jest układ wartości. Jeżeli jest podobny układ wartości, to z dużym prawdopodobieństwem możemy połączyć takie organizacje i one się jakby to skonsumują, to połączenie będzie efektywne. Natomiast jeżeli będzie jakaś wyraźna różnica, na przykład jedna strona będzie łacińska wyraźnie, a druga będzie wyraźnie bizantyńska albo właśnie witalna, czyli turańska, no to być może jakiś inny rodzaj fuzji. Czasami jest tak, że firmy występują, są jednością, ale występują jakieś dwie podfirmy, czy podbrandy, czy dwie kategorie produktów z oddzielonymi strukturami. W tym momencie tak by było bezpieczniej.
Podobnie jest właśnie z procesami rekrutacyjnymi, czyli jeżeli rekrutujemy osobę i ona pochodzi z konkurencji i wiemy, że u konkurencji obowiązuje zupełnie inny normotyp kulturowy, no to możemy się spodziewać, że ta osoba jakoś jest przesiąknięta tego rodzaju kulturą, więc może być zagrożeniem, może być wręcz dywersją dla naszych działań. No i kolejnym zastosowaniem, które tutaj widzę, to jest systemowe spojrzenie na w ogóle budowanie kultury organizacyjnej, czyli jakby dla HR-owców tutaj takie narzędzie do tego, żeby pokrywać różne obszary kultury organizacyjnej. Ostatnio właśnie dużo się dzieje w tej sprawie, bo są niedobory kadrowe, firmy starają się uatrakcyjnić dla swoich pracowników. Często te działania są też prowadzone no, nie do końca efektywnie. Na przykład ja ostatnio rekrutowałem w obszarze technologii i klienci mówią, mamy świetne benefity, na przykład związane ze zdrowiem albo z higieną, czyli na przykład karta jakaś tam sportowa. A ci technolodzy mówią, po co mi to? Ja to głównie, wie pan, jestem zainteresowany tym, żeby czegoś, coś ciekawego robić, jakieś projekty takie, co mnie tam interesują, te kwestie moje, gdzie jestem inżynierem. To mam kartę, ja będę się sobie kupię. Więc tutaj właśnie można na podstawie takiej diagnozy własnej organizacji określać ten rodzaj benefitów, który będzie najbardziej związany z tymi kategoriami bytu, które pasuje do danej kultury organizacyjnej. I proszę Państwa, mam jeszcze kilka slajdów, ale ponieważ ja ostro przekroczyłem czas, za co w ogóle bardzo przepraszam, bo ten kurs to jest mój debiut, zawsze mi się wydaje, że się zmieszczę w 30-40 minutach, trwa to godzinę, więc mam taką propozycję, że kolejne slajdy to Państwu po prostu udostępnię online. A to są slajdy, dzięki którym Państwo dostaniecie też wskazówki, jakby ktoś chciał stosować. Jak oddziaływać na konkretną kulturę? Jeżeli Państwo jesteście sprzedawcami, jeżeli Państwo jesteście liderami zmiany, to tutaj będą takie trzy slajdy, które być może pomogą Wam albo zainspirują Was do tego, jak działać w przypadku poszczególnych typów kulturowych, by być bardziej skutecznym. Myślę, że na tym skończę. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam też do zadawania pytań w naszej kolejnej części, ponieważ za chwilę będzie już spóźniony, za co przepraszam, wykład Dominika Dudka. Nadamy go 15 po. Zdążymy? Zdążymy. Nadamy go 15 po, a po wykładzie Dominika będzie część dotycząca pytań i odpowiedzi, gdzie zapraszam Państwa też do zadawania pytań. Coś się stało z monitorem. No trudno. I zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wykładu z cyklu Cywilizacje, Kultury, Motywacje. Zajmę się, można powiedzieć tak historycznie, kolejnym etapem polskiej myśli w tej dziedzinie, czyli już cybernetyką, i pokażę, czym motywacja jest w ujęciu mazurowskim i w ujęciu docenta Koseckiego. Serdecznie dziękuję i zapraszam.